Cześć, witam Cię serdecznie. Jeśli w Twoim życiu wielokrotnie boisz się czegoś, właśnie ten strach, lęk przed podejmowaniem działania ogranicza Twoje akcje, no i sprawia, że Twoje życie staje się bardziej ubogie, ten film jest właśnie dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam. Jestem właśnie w Chinach, w mieście Kujing, tutaj w hotelu Fubang Jingjiang. I jestem 3 dni przed moim wyścigiem Ironman. Już wcześniej wspominałem o tym na moich filmach. Jest to niesamowicie ważny dla mnie wyścig, ponieważ rok temu już brałem udział właśnie w Ironmanie z kolei w Tajlandii, u mnie na wyspie Phuket. Natomiast wtedy nie dałem rady tego wyścigu ukończyć z powodu awarii rowera, spowodowanej, no powiedzmy pośrednio, oczywiście moją błędną decyzją o tym, żeby po prostu ten rower zmieniać, modyfikować tydzień przed startem. No i niestety skończyło się tak, że jechałem przez 55 km na cały czas hamującej oponie o karbonową ramę. Wytarłem kilka warstw karbonu, no i padłem po tych 55 km, już nie dając rady więcej. W tym roku dużo lepiej się do tego przygotowałem. Zwłaszcza, że dostałem się do programu Quest for Kona, który będzie transmitowany przez największą w Stanach Zjednoczonych telewizję. Będę miał tam 30-minutowy swój program. Później również to pójdzie na cały świat w różnych telewizjach sportowych. Właśnie cała moja droga do tego, jak z różnymi wyzwaniami dotyczącymi tego Ironmana musiałem sobie radzić. No i jestem właśnie tutaj. Zostały mi jeszcze 2 dni do tego wyścigu. I mogę Wam powiedzieć, że pewność siebie, którą mam teraz, jeszcze nigdy nie była tak wielka. Dlaczego? Dlaczego? I dlaczego wczoraj jeszcze miałem 50/50 myślenie, że nie dam rady? Ponieważ Ironman w ogóle, ten, który ja robię, czyli wersja 70.3, składa się z tego, że najpierw muszę przepłynąć na, tutaj w tym wypadku jest to jezioro, muszę przepłynąć prawie 2 km, następnie przejechać na rowerze 90 km i na końcu przebiec półmaraton, 21 km i z tym wszystkim zmieścić się jeszcze w 8,5 godziny. Dodatkowo jeszcze każda dyscyplina ma swoje ograniczenie czasowe, więc nie jest to łatwe zadanie. Nie jest to łatwe zadanie, jest to bardzo trudne zadanie. Dodatkowo telewizja wyznaczyła mi właśnie ten wyścig tutaj w Chinach, który cały odbywa się na wysokości 2000 metrów, czyli no prawie na wysokości naszych rysów polskich, gdzie jest 15% mniej tlenu. Dodatkowo jest to wyścig jeden z najtrudniejszych na świecie. Jest kilkadziesiąt edycji w ciągu roku, odbywa się w różnych miastach świata, a ten jest jednym z najtrudniejszych, ponieważ do podjechania pod górę na rowerze mam 1200 metrów, czyli muszę pokonać 1200 w sumie metrów pod górę przewyższenia, czyli tak jakby wjechać rowerem na połowę rysów, licząc od poziomu morza. Dodatkowo płynąć też w dosyć zimnej wodzie, która będzie miała tutaj, myślę, około 19 stopni, czego też wcześniej nigdy nie robiłem. No i dodatkowo na internecie właśnie, na stronie tutaj lokalnej Ironmana, właśnie tego w Chinach, było podane no, różne sprzeczne ze sobą informacje. Było podane, że będzie w sumie około 16-18 km podjazdu pod górę. Natomiast ja po sprawdzeniu dokładnie na stronie, na której tego typu rzeczy się publikuje, dokładnie Map My Ride, zobaczyłem, że są podjazdy 7-9 nawet procent nachylenia. Jest to nachylenie takie, że ja ze swoją masą, którą przed tym wyścigiem specjalnie, słuchajcie, zrzuciłem prawie 30 kg swojej masy. 30 kilogramów, licząc sumarycznie w ciągu mniej więcej 4 miesięcy, ale to było rozbite na większy czas, natomiast miałem pomiędzy jeszcze 2 miesiące właśnie takiej stabilizacji. Nie chciałem stracić całej swojej masy mięśniowej, którą już tworzę od kilkunastu lat. Straciłem oczywiście też dużo tłuszczyku i tak dalej, natomiast mi ten tłuszczyk nigdy w życiu nie przeszkadzał. Ale tutaj musiałem to zrzucić, no żeby podjechać 1200 metrów pod górę. Sprawdźcie sobie, jakie są górki koło Was, na które wjeżdżaliście na rowerze i porównajcie wtedy, jaka to jest ilość. No i tam były podane właśnie tego typu już przewyższenia, które dla mnie są ogromnym wyzwaniem. To już jest tak, że brakuje mi biegów w rowerze i po prostu cisnę bardzo twardo, zatrzymuję się, cisnę bardzo twardo, zatrzymuję się. A biorąc pod uwagę, że żeby część rowerową skończyć, muszę mieć średnio minimum 20 km na godzinę, a żeby mieć jeszcze zapas czasu na bieganie, no to 22,5 km na godzinę.
na całej trasie 90-kilometrowej. No i słuchajcie, po analizie głębszej tego, co było w tych wykresach, ciężko było się skontaktować, bo tutaj w zasadzie nikogo w tym mieście nie znam i ciężko się skontaktować z kimkolwiek. Pisałem wielokrotnie tam do nich, ale no niestety tam też ciężko było jakąkolwiek odpowiedź, więc zdarzyło się tak, że sprawdziłem sobie w Excelu dokładnie pliki, w których jest rozpisane właśnie co 50 czy co 100 metrów dokładnie wysokość, policzyłem wszystko i stamtąd mi wyszło, że nawet mogą być 20% przewyższenia, co już dla mnie mogliście zobaczyć na jednym z wcześniejszych vlogów, to już jest po prostu 50 czy 100 metrów jazdy i prawie już karetka pogotowia może na mnie czekać. Tak jak mówię, przy obecnej masie teraz mam około 100 kg swoją wagę, ze 100 prawie 30 zszedłem właśnie specjalnie po to, będę później z powrotem robił tą masę po tym wyścigu. No i słuchajcie, byłem przerażony tym. Jestem tutaj, ponieważ ja jestem takim człowiekiem, który się nie poddaje, który jak postawił sobie cel i dodatkowo powiedziałem na przykład w telewizji, gdzie oni kręcili już od paru miesięcy, w sumie razem kręciliśmy, bo ja też przygotowywałem dla nich materiały, oni przylecieli do mnie do Tajlandii, kręciliśmy tam materiały i również tutaj są ze mną cały czas podczas wyścigu przez 8,5 godziny będzie cały czas kamera telewizyjna właśnie mnie obserwować, co zobaczycie pod koniec tego roku, ten program. Mam nadzieję, że w Polsce też jakaś telewizja to będzie właśnie transmitować. Natomiast bałem się, powiem wam. Powiem wam, że się bałem i szczerze mówiąc, patrząc na te przewyższenia, nie miałem pojęcia, bo nie miałem nawet gdzie u siebie na wyspie znaleźć podobnych górek, podobnej długości, z podobnym nachyleniem, więc jedyne to mogłem robić to na trenażerze. Na trenażerze ćwiczyłem naprawdę ostro. Ostatnich kilka miesięcy, moi drodzy, to był co drugi dzień trening, albo godzinny, albo dwugodzinny. Co drugi dzień przeplatany siłownią, pływaniem, bieganiem, a co drugi dzień rower, więc robiłem tych treningów, no w miesiącu robiłem 15 treningów naprawdę ciężkich i dałem z siebie wszystko. I dałem z siebie wszystko i przede wszystkim ja czuję się dwa dni przed tym wyścigiem, że już wygrałem. Już wygrałem dlaczego? Ponieważ no, poziom w ogóle mojej kondycji, który się zmienił, słuchajcie, gdzie doszedłem z 20 kilku kilometrów na godzinę, to ostatnio jak z telewizją kręciliśmy, miałem 34 kilometry na godzinę. To jest niesamowita zmiana i to jest naprawdę, czuję to po prostu w nogach, w sobie jeszcze większą moc niż kiedykolwiek w życiu miałem. A wcześniej tylko ćwiczyłem właśnie zawsze kulturystycznie, na siłowni, pakowałem. Nigdy w życiu praktycznie oprócz jakiegoś tam biegania nie byłem w takich właśnie sportach wytrzymałościowych, zwłaszcza przez tyle godzin. I słuchajcie, co się zdarzyło? Dzisiaj nastąpiła wielka przemiana, która udowodniła mi to, czego was uczę. Bo wiele osób z was może patrzeć na mnie jako człowieka, któremu wiele się w życiu udało, który tyle osiąga i osiąga niesamowite sukcesy, ale moi drodzy, ja tak samo się boję. Ja tak samo mam momenty, kiedy pomimo tego, że znam całą wiedzę z rozwoju osobistego, to po prostu czuję, że coś mnie przerasta. I cały czas czułem, że ten bieg po prostu mnie przerośnie, że ten wyścig mnie tutaj przerośnie, że nie dam rady tego osiągnąć. I szczerze się wam przyznaję, że naprawdę się tego bałem, nawet jak przyleciałem tutaj i czułem właśnie te różnice troszkę wysokościowe, teraz już po właśnie dzisiejszym wydarzeniu czuję, że jednak będzie dobrze pod tym względem, ale czułem, że tego tlenu jest mniej i inaczej się zupełnie oddycha i bałem się tego. Natomiast co dzisiaj zrobiłem, słuchajcie, dzisiaj pada deszcz cały dzień, jest naprawdę szaro, brzydko, jest jakieś 18-19 stopni, zimno. Ja nie mam ubrań, słuchajcie, zimowych żadnych na rower, więc mam tylko krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawkiem. I wziąłem dzisiaj, wynająłem tutaj samochód, pojechałem na tą trasę i stwierdziłem, że tą górę sprawdzę ją po prostu, co to jest, żeby wiedzieć, bo czułem, że moje nastawienie psychiczne nie było takie, jakie powinno być przed tego typu wyścigiem, gdzie potrzebuję być przez 8,5 godziny skoncentrowany, pełen energii, pełen powera i dać siebie po prostu wszystko, żeby tym razem ten medal osiągnąć i to zrobić to w legendarny sposób, jeszcze kiedy no, później miliony ludzi na całym świecie, dziesiątki milionów, nie wiem ile, może setki milionów będą to oglądać. I pojechałem pod tą górę, moi drodzy, wsiadłem na rower i zacząłem pedałować. I co się okazało? Okazało się, że jadę 20 na godzinę, wrzuciłem za łatwe biegi, wrzucam cięższy. Okazało się, że przerzutki nie są wyregulowane. To we vlogu zobaczycie, jak wyglądała cała podróż z tego typu rowerem, jak go musiałem rozłożyć, złożyć. W ogóle jak wygląda tutaj życie w Chinach, będzie to we vlogu. Może było już przed tym filmem, może po, nie wiem, kiedy go opublikuję. Nie wiem, co pierwsze zmontuję. Natomiast zacząłem jechać i jechałem, słuchajcie, pod najmocniejszą z tych gór, które mnie tutaj czekają, a cała trasa jest praktycznie sinusoidą. Po prostu jest z góry na dół przez 90 km. Nie ma ani kawałka prostej drogi, czyli tego, do czego ja wcześniej się przygotowywałem właśnie na Phukecie. I moi drodzy, jechałem 15 na godzinę, jadę,
przy ostrzejszych momentach 13 na godzinę na najniższym biegu, ale jechałem, słuchajcie, z takim niesamowitym chillem. To był chill out po prostu dla mnie. Nie czułem ani tej wysokości, nie czułem, że mi się dusił, że muszę się zatrzymać, że brakuje mi tlenu, że brakuje mi mocy w nogach, że chciałbym w ogóle, że miałbym ochotę się zatrzymać. Czułem się, jak trenowałem na górach, które się teraz okazuje, że miały po 20-30% na Phuket'cie, że po prostu 100 metrów przejeżdżam i koniec, które były takie. Tylko ta góra jest taka, tylko jest po prostu bardzo długa. Muszę być bardzo skoncentrowany, ale wyjadę pod nią. Czułem dzisiaj, jak wyjechałem na nią, to czułem, kurczę, chcę jeszcze. Dajcie mi więcej tego, bo jestem w stanie zrobić dużo więcej. Więc nabrałem takiej niesamowitej pewności siebie i wiem, że w niedzielę to zrobię. Oczywiście istnieje szansa, że braknie mi siły. Oczywiście istnieje szansa, że popełnię jakiś błąd. Pojadę za mocno na przykład na początku i nie rozłożę sobie tej energii na tyle godzin. Istnieje szansa, że coś się znowu spieprzy z rowerem, bo przecież tam jest tyle części, które mogą nawalić, że to jest zawsze możliwe. Istnieje szansa, że potknę się, skręcę sobie nogę na części biegowej i medalu niestety nie przywiozę do Tajlandii. Natomiast moi drodzy, ze swojej strony wiem teraz, że po prostu dam radę. Wiem, że dam radę i czuję niesamowitą pewność siebie. I dlaczego wam o tym opowiadam? Dlaczego wam opowiadam tę historię? Na pewno jak oglądacie ten film, to już wiecie, czy dostałem medal, czy nie dostałem, bo na pewno się będę tym chwalił, gdzie się tylko da, bo jest to osiągnięcie moje życiowe, do którego przygotowywałem się 2 lata. Ale mówię wam o tym, moi drodzy, ponieważ to jest kolejny raz w moim życiu, kiedy okazuje się, że coś, co mnie przerażało, coś przez kilka miesięcy, co wierciło mi dziurę w głowie, co wieczorami cały czas jakby było takim ciężarem na moich plecach, bo cały czas wiedziałem, że jest ten wyścig, cały czas wiedziałem, że jest to jedyna szansa, którą mam, żeby mieć później wspaniałą pamiątkę w telewizji i w ogóle pokazać ludziom tą inspirującą historię, jak wiele potrafiłem właśnie poświęcić i dać do tego wyścigu i że człowiek, który na przykład jeszcze rok temu nie potrafił pływać, nie potrafił za bardzo jeździć na rowerze, nagle może zrobić tak trudny wyścig jak Ironman. I wiem, że zainspiruje tym miliony ludzi na całym świecie i wiem, że to jest szansa przede mną, więc bałem się tego. Ale ten strach wynikał tylko i wyłącznie, moi drodzy, z tego, że nie robiłem nigdy tego wcześniej. I to jest właśnie, co robi nasz umysł. Kreuje te scenariusze. Nieskończone scenariusze, podczas których mówi nam cały czas, że nie dasz rady, że sprawdź to jeszcze na internecie i znajdujesz jakieś rzeczy na internecie, które okazują się bzdurą. Sprawdzasz, nie wiem, boli cię kolano, wchodzisz na internet. Co jest, jak boli mnie kolana? Tam ludzie piszą, na pewno masz raka, na pewno masz białaczkę i tak dalej. I czytasz te bzdury różne, które ludzie wypisują, albo sam w ogóle kreujesz sobie jakieś historie, tak jak ja wykreowałem, patrząc na wykres, który się okazał z tego, co teraz widzę, że po prostu był błędem, totalnym błędem, wzięty automatycznie z jakiejś mapy, która jest jeszcze przesunięta w ogóle, że nie mierzyli tego widocznie na drodze, tylko poza drogą, te wszystkie przewyższenia, bo tak jest, może tu wkleję fragmenty, właśnie jak to wyglądało, ale te wszystkie wątpliwości i później strach rodziły się tylko i wyłącznie z tego powodu, że ja wcześniej nigdy tego nie robiłem. A może się okaże, i ja jestem teraz o tym przekonany, i wierzę w to po prostu, wiedząc, że jest jakaś szansa, że mi się nie uda. Ale może się okaże, że pójdzie mi to tak gładko, że będzie to łatwiejsze niż może treningi, które ja wcześniej robiłem i po prostu dojadę i później dobiegnę do tej mety. Wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Wszystko pójdzie po prostu bez najmniejszego problemu. Zdobędę ten medal i będę go trzymał w ręce, patrząc na to, że wcześniej kreowałem w swojej głowie tyle różnych scenariuszy. Więc moi drodzy, dlatego chcę wam powiedzieć, bo wielokrotnie to się zdarza. I przeżywałem te momenty w życiu. Idziesz na jakąś randkę i boisz się, co ta dziewczyna pomyśli, albo nie odpisała ci na SMS, albo nie odzwoniła do ciebie i mówi ci na przykład twój mózg, że nie podoba jej się, nie masz u niej szans i tak dalej, nie próbuj dalej. A później się okazuje, że po prostu popsuje jej się telefon. Wielokrotnie otwierasz biznes i zdarza się jakaś rzecz, która wydaje ci się, że już jest końcem tej firmy, końcem tego biznesu, że już wszystko stracone, a wystarczy tylko pozmieniać parę rzeczy i za 2 dni wszystko śmiga lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wielokrotnie to się zdarza w naszym życiu, że przestajemy wierzyć w siebie, że tracimy właśnie wiarę w siebie i tracimy przede wszystkim te swoje umiejętności po to, żeby pokonywać te i stawiać przed sobą coraz większe właśnie wyzwania i pokonywać je. I trzeba po prostu, moi drodzy, wierzyć. Trzeba wierzyć, że się uda, bo to jest to, co ja powtarzam. To, co mogliście zobaczyć na naszym wyścigu Spartan Race, gdzie w ponad 200 osób, ten film jest na naszym kanale, zobacz go koniecznie. W 200 osób, z których duża część z nich nigdy w życiu wcześniej nie uprawiała nawet żadnego sportu, nie przygotowywali się, a właśnie dzięki drużynie, którą tam mieliśmy, dali radę. Ludzie w każdym wieku, w każdej kondycji fizycznej, w każdej sytuacji życiowej, wszyscy dali radę, zdobyliśmy te medale. I właśnie tak jest, moi drodzy, w życiu, że wielokrotnie
coś wydaje nam się, że jest niemożliwe, że będzie trudne, że nam się nie uda, a później okazuje się, że było to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Więc chcę, żebyście to zapamiętali. Nagrywam to właśnie specjalnie teraz z takimi emocjami, bo te emocje są we mnie. Wstąpił nowy power, wystarczyło wyjechać, zajęło mi to 20 minut, żeby zrobić tą górę i jeszcze zjechać z niej dodatkowo. I to 20 minut było odpowiedzią na kilka miesięcy moich wątpliwości. Więc czasem, moi drodzy, tyle wystarczy. I teraz wiem, że jeśli ja bym się wycofał po drodze, jeśli bym stwierdził, gdzie taki facet jak ja, przecież tam ludzie są 60 kilo ważą. Ja nigdy 60 kilo musiałbym, nie wiem, obciąć sobie nogi. Nawet jakbym schudł, to moi drodzy, przy 60 to już by mnie do szpitala wzięli, że mam jakąś anoreksję. To nie jest po prostu moja waga. Schudłem kiedyś w życiu do 77 kilo i wyglądałem jak kościotrup, miałem takie policzki. Więc to nie jest, moi drodzy, to nie jest mój sport. Ja nigdy w tym sporcie nie mam szans być najlepszy i tak dalej. Ale postawiłem sobie taki cel i teraz widzę po prostu, że dam radę. Więc wy tak samo w życiu po prostu patrzcie zawsze na to, co mówi wam umysł z dużą dozą dystansu, bo on nie wie. On tak samo jak ty nie wiesz, to twój umysł tak samo nie wie, co tam na ciebie czeka. I czasem wystarczy pojawić się tylko po prostu na linii startu. Być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to już wystarczy do tego, że człowiek da radę. Czasem wystarczy, żeby mieć drugie miejsce, wystarczy się pojawić tylko na linii startu, bo okaże się, że są dwie osoby na przykład w twojej kategorii wiekowej, które tam startują. Może się okazać, że po prostu zdobędziesz nawet jakiś złoty czy srebrny medal, dlatego, bo byłeś jedyną osobą po prostu w swojej kategorii. I wielokrotnie takie sytuacje obserwuję w swoim życiu i widzę wielokrotnie, że to jest możliwe. Więc, moi drodzy, to, co wam się wydaje, że jesteście w stanie osiągnąć, to, co wam się wydaje, że jesteście w stanie zrobić w swoim życiu, a to, co faktycznie zrobicie, to są dwie zupełnie różne rzeczy. To, co wam się wydaje, a to, co jesteście w stanie zrobić, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Nasz umysł nie wie tego, więc nie słuchaj nigdy jego historii. Nie słuchaj nigdy historii, które właśnie mówi ci umysł o tym, że czegoś nie dasz rady, że będzie ciężko, że będzie trudno. Tak, może będzie trudno. Ale twoim zadaniem jest właśnie przygotować się do tego, dać siebie wszystko, a później po prostu dać się ponieść. Dać się ponieść sytuacji, pójść, podjąć to ryzyko. I właśnie na tym życie polega. Ja to dostrzegam wielokrotnie w swoim życiu. Kiedy wyjeżdżałem na drugi koniec świata, przeprowadzałem się do Tajlandii, o której nie miałem pojęcia w ogóle, nie znałem języka, nie wiedziałem jak się tam odnaleźć, a udało mi się tam odnaleźć, ale też umysł stworzył różne scenariusze. Kiedy podejmowałem jakieś wyzwania, zakładałem swoją pierwszą firmę, miałem swoją pierwszą dziewczynę, czy musiałem zapytać pierwszą dziewczynę w życiu o chodzenie. Umysł tworzył niesamowite scenariusze i zawsze będzie tworzył, bo taka jest jego rola, żeby nas chronić. Natomiast ta rola nie zawsze jest adekwatna do tego, jakie zagrożenie przed nami stoi, bo to, że ja nie zrobię Ironmana, nie skrzywdzi mnie w żaden sposób. Nie sprawi, jak nie przywiozę tego medalu, że stanę się jakąś porażką człowieka, że coś się pogorszy w moim życiu. Nie! Ja już wygrałem. Wygraną była cała droga, całe te prawie dwa lata, przez które przygotowywałem się do tego wyścigu. Teraz to jest wisienka na czubku tortu. Ten medal, który zdobędę w niedzielę, to jest wisienka na czubku tortu. To jest po prostu ukończenie, uhonorowanie, to jest nagroda. Nagroda, sprawdzenie siebie, udowodnienie samemu sobie i wszystkim ludziom, którzy później to zobaczą, że można. Że nawet taki wielki człowiek jest w stanie zrobić tego typu wyścig, który jest przeznaczony dla chudziaków, dla sprinterów, dla ludzi, którzy sama skóra praktycznie i kości i trochę bardzo silnego mięśnia. Więc moi drodzy, tyle wam chciałem dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że ten film was zainspiruje do działania i do podjęcia jakiejś decyzji teraz w swoim życiu, która na was przez długi czas czekała. Oczywiście subskrybuj nasz kanał, tam jest przycisk pod nim, musisz go wciskać ile się tylko razy da, właśnie po to, żeby więcej takich filmów mogło do ciebie docierać. Tam jest też dzwoneczek, trzeba go wcisnąć, zaakceptować powiadomienia, po to, żeby faktycznie YouTube ci wysłał, bo sama subskrypcja nie wystarcza. I jeśli uważasz, że ten film może kogoś zainspirować z twojej rodziny, z twoich znajomych, nie wahaj się im podesłać tego, po to to nagrywam. Żeby was inspirować, moi drodzy, ja w swoim życiu dużo już osiągnąłem, a mam zamiar osiągnąć jeszcze więcej, dopiero mam 34 lata, więc przede mną jeszcze przynajmniej 60 lat, 70 lat, a może i 80 lat, bo tak planuję, żyć do 120. I żyć pełnią życia, czerpać z tego życia, cieszyć się nim. I tego samego wam życzę. Więc trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! No i druga część tego filmu. Słuchajcie, nie planowałem drugiej części nagrywając pierwszą, ale no, co tu dużo mówić, słuchajcie. Udało się, niezli ten medal, ciężki, ale ciężko było go zdobyć. Medal właśnie, który uczynił ze mnie Ironmana. I jestem bardzo szczęśliwy, mogę wam powiedzieć, że jestem bardzo dumny z siebie.
cieszę się, że telewizja właśnie NBC postawiła przede mną tego typu wyzwanie, bo myślę, że ten Ironman, który byłby tu na Phukecie, nie byłby poprzedzony i tyloma wyrzeczeniami, tego typu treningiem, który ja wcześniej wykonałem i przede wszystkim no, taką ekscytacją, która towarzyszyła mi w Chinach. No i kochani, teraz już, kiedy jestem w domu, no jest środa, więc trzeci dzień po tym pamiętnym dniu niedzieli 27 sierpnia, która w moim życiu przejdzie do, no już stała się legendą, bo był to legendarny dzień i chcę wam opowiedzieć przede wszystkim, no właśnie jak było na tym wyścigu, ponieważ mam bardzo dużo materiału wideo, z którego zrobię vloga, bardzo fajnego vloga, gdzie będziecie mogli zobaczyć w ogóle właśnie jak wygląda tam ta część Chin, jak się żyje w Chinach, gdzie opowiadam wam i pokazuję, no jak w ogóle przebiegła cała nasza podróż, która była fantastyczna. Był to jeden z najlepszych w ogóle wyjazdów w moim życiu. To, jak wspaniale wszystko się udało i jak poszło, było niesamowite i jak wspaniale ludzie nas tam przyjęli, jak jacy mili byli dla nas i pomocni, więc o tym wszystkim wam opowiem. Opowiem wam również o tym i pokażę również, jak wyglądał cały wyścig. Żonie udało się też kilka nagrać ujęć z tego właśnie, jak pędzę. Natomiast tutaj w tym filmie, troszkę dłuższym niż ten vlog, chcę wam teraz opowiedzieć, nawiązując też do tego, do pierwszej części dzisiejszego filmu, właśnie, no jak to wszystko poszło. Nagrałem dla was ten poprzedni film, który był zaraz przed wyścigiem, chyba dzień czy dwa dni, już nie pamiętam dokładnie, przed samym Ironmanem, który na mnie czekał i mówiłem wam tam o wielu różnych wątpliwościach, które towarzyszyły mi przez kilka ostatnich miesięcy, o strachu przed tymi górami na rowerze, o strachu przed... przede wszystkim chyba przed tymi górami, to było chyba największe dla mnie wyzwanie i największy właśnie challenge. Troszkę się obawiałem na początku właśnie tej różnicy wysokości, ponieważ całe to miasto, cała prowincja jest położone w ogóle no właśnie na około 2000 metrów, więc wtedy jest już 15% mniej tlenu i tak jak wam wcześniej powiedziałem, podczas jazdy na rowerze nie odczuwałem tego. No ale co stało się w dniu wyścigu? Słuchajcie, w dniu wyścigu najlepsze było to, że kilka dni przed tym udało mi się wyspać, na co nawet nie liczyłem, bo przeważnie przed takimi ważnymi jakimiś życiowymi wyzwaniami mój organizm zawsze no, budził mnie w nocy z powodu zmartwienia i przejęcia całą sytuacją. Ciężko mi było się wyspać, natomiast tutaj przez te ostatnie dni naprawdę dobrze spałem i naprawdę fantastycznie się czułem. Również dzień przed Ironmanem cała drużyna Wyzwania 90 dni zrobiła mi tak fantastyczny prezent. Słuchajcie, na chwilkę wstanę, żeby wam to pokazać. No właśnie, słuchajcie, to jest zdjęcie, które miałem i na Ironmanie, w pomniejszonej wersji jechało ze mną cały czas na rowerze, więc to był właśnie ten prezent, słuchajcie. Pierwsza rzecz to była w ogóle wielka akcja na Facebooku, gdzie wszyscy wrzucali Go Chris i tam sto kilkadziesiąt osób właśnie miało tabliczki Go Chris i kibicowało mi. Natomiast druga sprawa, nawet ważniejsza, to było właśnie to, że kilkadziesiąt osób, które dzień wcześniej robiło właśnie Spartan Race w Warszawie, nasz legendarny bieg znowu, przygotowało tego typu baner, no i nagrali dla mnie filmik, słuchajcie, i no tak się rozczuliłem, że się prawie rozpłakałem, w sumie się rozpłakałem wtedy, ale dało mi to niesamowitą moc, bo wiedziałem po prostu, że no nie tylko sam jestem podczas tego wyścigu, ale są ze mną ci wszyscy ludzie, że są ze mną sercem, są ze mną duchem i wspierają mnie, także miałem szansę doświadczyć po raz kolejny, tak jak rok temu doświadczyłem właśnie przed tym nieudanym Ironmanem, miałem szansę doświadczyć tego, jak ważne jest właśnie wsparcie bliskich osób i osób, które no, będą ci kibicować i dlatego się cieszę tak właśnie, że jest tak niesamowita atmosfera w naszej drużynie Wyzwania 90 dni, że jeśli przed kimś właśnie stoi takie wyzwanie, to może liczyć na wsparcie całej grupy i no i to jest fajne, to jest zajebiste, tak to powinno wyglądać, tak powinny wyglądać relacje między ludźmi, nie zawistne, hejterskie i zazdroszczenie komuś i tak dalej, tylko po prostu wspieranie, wspierajmy się nawzajem, każdy ma swoje wyzwania, dla jednego przebiegnięcie 2 kilometrów jest wyzwaniem, dla drugiego zrobienie Ironmana, ale trzeba tak samo wspierać tych ludzi, bo to, że ktoś jest teraz na początku swojej drogi, to nie znaczy, że za 5 lat on nie może wszystkich zaskoczyć i być najlepszy ze wszystkich, nie? Każdy kiedyś zaczyna i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć pewne zmiany w swoim życiu. No natomiast, słuchajcie, wracając do
wyścigu, bo nie chcę się rozgadzać znowu na kilka godzin na tym filmie. Słuchajcie, poranek wspaniały, tak jak mówię, wyspałem się, pojechaliśmy, mieliśmy perypetie pewne, o których we vlogu opowiem z dojazdem, no bo pozamykali wszystkie drogi, pół miasta było w ogóle zamknięte specjalnie dla nas i bałem się, że się spóźnię, natomiast oczywiście udało się zdążyć, przygotowałem sobie wszystko. Przebrałem się w ten kombinezon cały, specjalny właśnie do pływania, następnie no, ustawiłem się na linii startu, no i czekałem tam w jakieś 20-30 minut, aż wszystko się zacznie, dosyć pozytywnie nastawiony, jeszcze słuchajcie, wyszło akurat wschód słońca, znad gór i takie świeżutkie poranne słońce w nas uderzyło, to było coś niesamowitego, wtedy poczułem, że będę miał dzisiaj wspaniały dzień, niezależnie co się stanie, po prostu skupić się trzeba na tym, żeby dzień był wspaniały. No i oczywiście za mną, słuchajcie, miałem cały czas ekipę właśnie z telewizji NBC, z takimi kamerami, podążali za mną non-stop na motorze, że właśnie jechali, fajne uczucie i rejestrowali całą tą moją przygodę. Natomiast gdy zaczęło się pływanie, no to moi drodzy, po pierwszych praktycznie 100 czy 200 metrach nadszedł pierwszy kryzys. Coś, czego się zupełnie nie spodziewałem, na co nie byłem zupełnie gotowy. Wskoczyłem do wody, zacząłem płynąć i tak jak mówię, po 100 metrach, może zajęło to 2 minuty, 3 minuty i nagle zacząłem się dusić, zacząłem się topić i no poczułem po prostu, że nie ma szans, że nie mam wdechu. Na chwilę się zatrzymałem i zacząłem płynąć dalej i znowu się dusiłem i nie mogłem zupełnie płynąć i myślę sobie, co jest cholera. No i powiązałem wtedy fakt, że prawdopodobnie o ile na rowerze i na co dzień nie czułem zupełnie tej wysokości, to w wodzie przy płynięciu miała ona decydujące znaczenie. No i nagle, słuchajcie, pomyślałem, że jak ja to zrobię w ogóle, że nie mam szans przepłynąć, bo przede mną jeszcze są prawie 2 kilometry, a ja nie mogę w ogóle płynąć tym kraulem, bo się duszę, topię się po prostu, zachłystuję się wodą, to naprawdę było uczucie coś takiego, jak przy astmie, że człowiek po prostu nie może oddychać, nie może złapać tlenu, nie? I w tym momencie właśnie to moje nastawienie psychiczne, myślę, że miało najważniejszy wpływ, bo stwierdziłem po prostu, co mogę zrobić w tej sytuacji. Mam dwa wyjścia, albo się wycofuję, albo szukam rozwiązania. Wycofanie się nie wchodziło zupełnie w grę, czułbym się jak pierdoła po prostu, jak pierdoła, jeśli po pierwszych 200 metrach pływania w takim wyścigu, przygotowując się do niego tyle czasu, bym się wycofał, nie było po prostu takiej opcji. Więc stwierdziłem, dobra, ważne poruszać się do przodu. To, co wam powiedziałem wcześniej, moja misja na ten dzień była po prostu poruszać się do przodu, czołgać się po ziemi, iść na rzęsach, na rękach, cokolwiek, ale żeby poruszać się do przodu. Miałem do zrobienia w sumie 2 km prawie do pływania, plus 90 na rowerze, plus 21, czyli 113 km do zrobienia tego dnia i trzeba było się poruszać do przodu. Więc słuchajcie, zacząłem płynąć żabką i to żabką z odkrytą głową, no bo wchowanie jej pod wodę dałoby mi ten sam efekt co kraul, więc oddychałem bardzo szybko, bo zacząłem oddychać szybko, no żeby organizmowi dostarczyć więcej tlenu i płynąłem tą żabką. I słuchajcie, Płynę i widzę, że poruszam się do przodu. Widzę, że nie tak wiele osób mnie wyprzedza i widzę, że w ogóle połowa ludzi innych też płynie żabką. Bo się okazało, no, że prawdopodobnie nie tylko ja mam problem z tą wysokością i z oddychaniem, tylko większość osób. Po wyścigu już później, nawet jak gadałem z profesjonalistami, którzy no, robią dwa razy szybciej tą część pływania i zdobywają już naprawdę te najwyższe oznaczenia, to mieli dokładnie ten sam problem, że też po 200 metrach nagle nastąpił reset i fuck you, nie płyniesz dalej, koniec tlenu. No, więc słuchajcie, przepłynąłem 70% praktycznie tej części pływania po prostu żabką. Później jak się uspokoiło już mi tętno, uspokoił się oddech, to próbowałem płynąć kraulem, bo płynąłem bardzo szybko. Wiedziałem, że żabką nie mam szans dopłynąć. Zegarek oczywiście Garmina, nigdy nie kupujcie nigdy nic z tej dziadowskiej firmy. Nie chcę tu używać więcej wulgaryzmów, ale po prostu Garmin, Serarmin, dziadostwo totalne, zegarek za 3,5 tysiąca złotych, a pokazał mi już w połowie trasy, pokazał mi, że ja już 3 kilometry przepłynąłem, no bzdury jakieś totalne i to nie pierwszy raz, słuchajcie, co drugi średnio raz jak gdzieś pływam, to właśnie albo pokazuje mi rozsądny, normalny wynik, czyli widać, że to mierzy, a czasem tak jakby mierzył albo 3 razy za szybko, albo 3 razy za wolno, albo czasem mi zero pokaże, że przepłynąłem po godzinie czasu, więc nie kupujcie nigdy tego szmelca. No więc przez szmelc nie wiedziałem, ile płynę, ale widziałem, że wyprzedzam generalnie innych ludzi, którzy są wobec mnie, nie? Więc zacząłem stosować tą taktykę, że płynę tą żabką, w momencie jak stabilizuje mi się oddech, wskakuję w kraula, aż do momentu jak znowu się zaczynam dusić i topić, wtedy z powrotem przeskakuję na żabkę i będę tak płynął. No i słuchajcie, w momencie miałem dobrze zegarek, chociaż w tym Garminie za 3,5 tysiąca działa, bo wiedziałem przynajmniej jaki mam czas, no i wiedziałem gdzie jest połowa trasy. Więc jak dopłynąłem do połowy i widziałem, że mam 25 minut na liczniku, to myślałem sobie, to jest zajebiście, bo mam 70 minut na pływanie, czyli żeby wrócić teraz, mam
mam 45 minut, czyli 20 minut więcej niż w drugą stronę, więc dam radę. Więc wtedy poczułem naprawdę dobry power, jeszcze słońce świeciło fajnie od tyłu, słuchajcie, naprawdę pięknie to wyglądało, jak zobaczycie ten film na NBC, 30-minutowy, który już w ogóle leci ten cała seria, z tego co widziałem w RPA, w południowej Afryce i na jakimś kanale w Anglii, będzie to we wszystkich telewizjach na całym świecie, kilka milionów osób zobaczy właśnie te moje zmagania. Zobaczycie, jak pięknie tam było, po prostu niesamowite miasto. Też na vlogu wam pokażę, bo mam tyle pięknych ujęć. No, Chiny naprawdę zaskoczyły mnie pozytywnie, ale o tym będzie na vlogu. Gdzie jest o wyścigu samym i o moich odczuciach. I słuchajcie, płynąłem po prostu i tak jak mówię, mój model, i zacząłem wyprzedzać ludzi tym moim sposobem, bo wszyscy widać, że mieli te same warunki. To nie było, że tylko ja coś mi się popieprzyło w głowie i wcześniej jak mogłem pływać bezbłędnie. Nigdy tak nie miałem, żeby nie móc płynąć. Zawsze miałem, już odkąd się nauczyłem, to i w ostatnich, nie wiem, miesiącach, zawsze jak szedłem do oceanu, wskakiwałem, wychodziłem 43-45 minut, robiłem ten dystans Ironmana. Tutaj, no, coś się popsuło. Ale słuchajcie, rzecz, której nie przewidywałem, ale dałem radę. Dopłynąłem na końcu, słuchajcie, okazało się, że 54 minuty, czyli nie tak źle. Jeszcze i tak miałem 16 minut zapasu przed czasem. Więc się cieszyłem i dobra, pierwsza część zamknięta, pierwsza niecała godzina, przeszedłem do strefy tej przebierania się, wziąłem sobie siatkę, wiedziałem, że mam 16 minut, mieliśmy tam takie siateczki, gdzieś tu może na vlogu będziecie widzieć, takie specjalne po prostu, każdy miał swoją z numerem i ze swoimi rzeczami w środku, żeby się przebrać na rower, więc telewizja oczywiście dookoła mnie, kręcą każdy mój ruch, no a ja sobie spokojnie usiadłem, były tam krzesła w tym namiocie przebieralni, usiadłem sobie spokojnie, stwierdziłem, mam swój czas, nie zbawią mnie 3 minuty, ale jak zapomnę czegoś na rower, to może być przerypane, może się w ogóle nie udać, nie? Więc spokojnie sobie siadłem, spokojnie się przebrałem, zdjąłem z siebie tą piankę, żeby jej nie popsuć jeszcze, żeby jej nie potargać, bo się może przydać kiedyś, spakowałem sobie rzeczy, zajęła mi ta strefa chyba 8 minut, czyli też nie tak źle w sumie. I tak miałem z tego jeszcze 8 minut zapasu spływania, nie? Z części pływającej. Więc spokojnie sobie wszystko załatwiłem, zapakowałem, słuchajcie, jeszcze do kibelka skoczyłem na jedyneczkę, no i wyszedłem stamtąd, wsiadłem na rower, oczywiście widziałem w ogóle, że już niewiele ludzi zostało, że jestem jeden tam w tyle gdzieś, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało, tak jak wam wcześniej powiedziałem, dla mnie celem było ukończyć ten wyścig. Nie będę się ścigał z ludźmi, którzy 10 lat pracują nad triatlonem, pływają, biegają i poświęcają 20 godzin tygodniowo na treningi, zrobili już 10 Ironmanów pod rząd. Nie będę się z nimi ścigał, bo to nie ma żadnego sensu. A nie na tym polega w ogóle triatlon, bo jeśli ty masz 8 godzin wysiłku przez dany dzień, to nie możesz się wystrzelać w pierwszych 20 minut, bo ty potrzebujesz energii na cały dzień. Trzeba tą energię dawkować. Jeden z częstszych błędów, który właśnie był w książkach różnych o triatlonie opisany, to było to, że właśnie ludzie na początku się wystrzelają z energii, a później zapominają, że jeszcze parę godzin przed nimi wyścigu, nie? Więc spokojnie wsiadłem, no i pierwsze co miałem, to miałem duży zjazd w dół. Słuchajcie, rozpędziłem się do 60 na godzinę, w zasadzie regulowałem prędkość tylko podnosząc głowę, jak miałem głowę w góry 65, jak skulałem się w pozycję, też to zobaczycie, bo jechałem naprawdę jak profesjonalista, skulony cały po prostu, to 65, 67, 68 km na godzinę, jechałem na tym rowerze i co było najlepsze, zacząłem wyprzedzać innych ludzi, bach, 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 wtedy zauważyłem w ogóle, jak wielką różnicę daje właśnie rower do triatlonu w porównaniu do roweru szosowego. Tych na rowerze szosowym, co jechali, było parę osób na rowerach górskich, szacunek dla nich, bo wiem, jak się jedzie na górskim, naprawdę musieli być dobrze wytrenowani, żeby na takim rowerze to zrobić, ale tych, co jali na zwykłych kolażówkach i nie mogli wejść w tą pozycję aero, no to po prostu bez pedałowania nawet mogłem ich brać. Biorąc pod uwagę, że też moja masa akurat w dół sporo mi pomaga, nie? Natomiast, słuchajcie, pierwszy w ogóle start tego, to było coś fenomenalnego. Czułem się, jakbym leciał cały czas, nawet po prostej. Prostej tam niewiele było, bo to była sinusoida cała trasa, czyli cały czas z góry na dół, z góry na dół. Ale jechałem 40, pod górę też zapieprzałem, wyprzedzałem po prostu cały czas ludzi. W porównaniu do tego, co było rok temu, kiedy miałem zepsuty rower i wszyscy mnie wyprzedzili od razu, zaraz na samym początku i już później byłem sam na końcu, to tutaj czułem się naprawdę dobrze. I zapieprzałem, słuchajcie, i pierwsza godzina jazdy, ja patrzę, ja mam średnią 30 na godzinę. Czyli tyle, co tutaj na Phuketcie, na płaskiej autostradzie, a ja po tych górach zapieprzałem, sam siebie zaskoczyłem. No i przyszedł czas, około właśnie po 30 kilometrach, przyszedł czas, pierwsza góra. Ta ogromna góra, której się bałem,
Słuchajcie, wyjechałem pod nią zawodowo. Zjadłem ją w 15 minut, całą. A ta góra miała, powiedzmy, 350 metrów w sumie różnica wysokości i parę kilometrów długości. Wyjechałem pod nią zawodowo, jeszcze wyprzedzałem ludzi po drodze. Naprawdę czułem się po prostu jak... Czułem się taki szczęśliwy, bo wiedziałem, że to zrobię, słuchajcie, że mam zajebisty czas. Zrobiłem tą pierwszą górę i później czekał mnie wielki zjazd. Słuchajcie, podczas tego zjazdu znowu złożyłem się odpowiednio i... I znowu wyprzedzałem wszystkich po drodze. To było coś niesamowitego. Czułem po prostu, jakbym leciał tam na tym rowerze. Zapieprzałem niesamowicie, nawet jak się góra kończyła, ja dalej pedałuję 50 na godzinę i tych ludzi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, po kolei. Kamera za mną jedzie, no coś fantastycznego, słuchajcie. Żywienie tak samo, wodę, wszystko miałem elegancko dopasowane. Zrobiłem sobie 3 bidony w sumie, żeby mieć tutaj jeden z przodu i 2 z tyłu za siodełkiem. Oprócz tego miałem żele jeszcze, które jadłem sobie co 40 minut, plus miałem pastylki z elektrolitami, żeby nie mieć skurczów, no co jakieś pół godziny, nie? Rozpisane. No i słuchajcie, jadłem to wszystko, no i przejechałem, zjechałem i przyszedł 45 km, pamiętam, 45 km, na liczniku miałem jakąś godzinę 44, no bo oczywiście wyjeżdżając pod tą górę mi średnia trochę opadła, ale patrząc na wyniki w ogóle na całej trasie to miałem 30, później miałem 22, później miałem 33, później tam koło 20 znowu i na końcu tam 28, czy coś takiego, więc średnia była cała dobra, ale słuchajcie, co się zdarzyło przy 45 kilometrze? Nagle poczułem skurcze w mięśniach, jak nie wiem, jak one się nazywają te mięśnie, no te tutaj na udach. Te, które pedałują, które rowerzyści tu zawsze mają wielkie buły takie. I ja poczułem skurcze i wiedziałem, co są skurcze i się przeraziłem, bo tak dobrze mi szło, a wiedziałem, że te skurcze mogą mnie zablokować całkowicie, nie? Że no nie wiedziałem, jak sobie z nimi poradzić. Już raz mi się kiedyś zdarzyły na treningu wcześniej, na trasie, no to jakoś same przeszły po 15 czy 20 minutach, ale to były na prostej autostradzie, gdzie nie mam wysiłku. A tu cały czas musiałem cisnąć pod górę albo z góry, albo pod górę, albo z góry. Plus jeszcze no, adrenalina wchodziła w grę. No i słuchajcie, poczułem te skurcze, jechałem cały czas pomimo nich. Bolały mnie już te nogi, bolały mnie mięśnie, ale jechałem dalej, nie zatrzymując się. No i co przyszło dalej? Dalej przyszło to, że znowu miałem do pokonania drugi raz tą górę. To już był drugi raz, jakbym ją pokonał, to później mnie już czekał tylko zjazd, jeszcze przejazd przez miasto na tych pagórkach, wszystkich właśnie pod górę, z góry, pod górę, z góry i linia mety. Rowerowa, nie? No bo jeszcze później przebiec w półmaraton, taki szczegół. No i słuchajcie, przy wyjeździe na tą górę w pewnym momencie czułem te skurcze, ale jechałem pomimo nich. Ja słuchajcie, miałem w dupie miałem jakikolwiek ból, ja byłem przygotowany, nawet jak tutaj napisali moi wspaniali uczestnicy wyzwania. Krzysztofie Królu, mi łezi bólu dasz radę. No były łzy i był ból, słuchajcie. Te skurcze mnie już później tak bolały, że ale jechałem pomimo tego, zupełnie nie zwracałem na to uwagi. Aż do pewnego momentu, kiedy czułem pod górę, że robią się coraz większe i na coraz większej ilości mięśni, że to już nie tylko ten mięsień tutaj na nodze, ten, nie pamiętam jak się nazywa, udowy chyba, tylko gdzieś od spodu mięsień nogi i na łydce, i na biodrze, i na plecach. Wszystkie nagle zaczęły się tak powoli spinać. Ja jechałem bardzo powoli, bo to był najostrzejszy odcinek tej góry, 12 na godzinę sobie cisnąłem na najmniejszym przełożeniu, ale sprawnie i z dobrym rytmem. I był taki murek mały, słuchajcie, obok drogi. I w pewnym momencie poczułem, to było trwało 2 czy 3 sekundy, że tylko zdążyłem podjechać pod ten murek, wypiąć jedną nogę z tego i się tak obsunąć na ten murek i na nim usiąść. W pewnym momencie moje nogi po prostu wysztywniały. Tak jakby ktoś podłączył pod nie prąd. Jakby ktoś podłączył 220 V pod moje nogi i nagle zobaczyłem mięśnie, na nich zobaczyłem żyły i wszystkie mięśnie napięte, spięte po prostu na maksa, także nie mogłem ruszyć w ogóle tą nogą ani nic i napinane i bolało mnie to jak cholera. No mówię, mam jakby ktoś prąd podłączył. I nie wiedziałem, co zrobić, nie miałem pojęcia w ogóle, co się dzieje. Myślałem sobie, ja pierdolę, mam taką dobrą średnią, zrobię tego Ironmana, jestem tak blisko, tyle pracy w to włożyłem, 2 lata życia prawie poświęciłem i tyle wyrzeczeń różnych, i tyle czasu na treningach. I co się dzieje? Nie wiedziałem zupełnie, co z tym zrobić, słuchajcie, ale znowu wiedziałem, że muszę dać radę, trzeba się poruszać do przodu, więc siadłem, zacząłem masować te nogi. Kolejną pastylkę elektrolitów zjadłem, przepiłem wodą z elektrolitami. Wydawało mi się, że to pomoże, słuchajcie, zacząłem to masować, odpuściłem tym nogą na chwilę i nogi zaczęły mi też odpuszczać.
Nogi zaczęły mi też odpuszczać. Miałem jeszcze jakieś 2 km do podjazdu pod tą górę. Słuchajcie, posiedziałem tam 3 czy 4 minuty na tym murku i wsiadłem z powrotem na rower. Wsiadłem z powrotem i jechałem, ale czułem, że przy każdym momencie, kiedy noga się prostuje podczas pedałowania, te skurcze, jak tylko przegnę po prostu jeszcze 2 mm dalej, to znowu ta noga się cała zblokuje po prostu i już nie wróci z powrotem do normalnego swojego stanu. Więc jechałem naprawdę już jak kaleka. Tymi nogami musiałem cisnąć koło 250 watów, bo była to dosyć stroma góra. Ale robić to też na tyle delikatnie, żeby po prostu znów tych mięśni nie zablokować. No i słuchajcie, wyjechałem ostatnim tchem pod górę, pamiętam jeszcze ostatnie zapedałowanie, zajechałem za U-turn, bo tam była nawrotka i zacząłem zjeżdżać w dół i słuchajcie, zjechałem w dół, cieszyłem się, nie mogłem dalej, nawet w dół nie mogłem pedałować, te nogi już były tak zniszczone, słuchajcie, to było gdzieś godzina 50, czyli powiedzmy w całego wyścigu to były jakieś 3 godziny, ale moje nogi już były całkowicie po prostu zniszczone, one już nie mogły działać, funkcjonować. Nawet z góry, na samym po prostu wolnobiegu nie mogłem poruszać nimi. Ale kilka minut tego zjazdu dało mi chwilę odpoczynku i mogłem jechać dalej. Jechałem dalej, czułem te skurcze. Miałem jeszcze ostatnią tabletkę elektrolitów, którą zjadłem. Prawie woda mi się skończyła. Zostało mi, słuchajcie, 10 ostatnich kilometrów i jeszcze kilka właśnie sporych pagórków do pokonania. Pagórków, które, przez które rozumiem kilometr po prostu podjazdu do góry, powiedzmy 4% czy coś takiego. Czyli coś nie będącego wielkim wyzwaniem teraz dla mnie, bo rok temu jeszcze to ja bym się 3 razy musiał zatrzymać po drodze. Ale coś, co wiedziałem po prostu, że z tymi skurczami będzie dla mnie zajebistym wyzwaniem. I słuchajcie, wyjechałem na ten pierwszy pagórek, czując, że już jest maks tych dróg znowu, że zaraz znowu mi się skurczą, a tam już nie było tych murków, żeby usiąść. Wiedziałem, że jak wpięty w pedały mi się to nogi zablokują, to po prostu padnę na bok, wywalę się i zrobię sobie coś, ale na pewno już dalej po prostu nie pojadę, no nie? Więc wiedziałem, że jestem już na granicy i słuchajcie, pamiętam dwie górki przed samym końcem, to było chyba 2 kilometry około miałem do mety, i dwie górki do końca i sobie myślę, już czułem, że po prostu, że jest koniec, że te nogi już dalej nie dowiozą mnie te 2 kilometry i też, że nie dojdę, no bo jak mam zniszczone wszystkie mięśnie po prostu na nogach, one już są no, wyczerpane już dawno, no nie? I w tym momencie, słuchajcie, zrobiłem coś, czego dawno nie robiłem w sumie. Zacząłem się modlić. Tak wam mówię zawsze, powtarzam, jeśli ktoś pyta, ja nie wyznaję żadnej religii, ale wierzę w jakiegoś tam Boga, w jakąś siłę wyższą, w coś, co czuwa nad nami i zacząłem się modlić do tego Boga, że po prostu zrobiłem deala. Już kiedyś zrobiłem takiego deala, mając 18 lat. To był deal wtedy, jak chciałem mieć dziewczynę straszliwie swoją i wtedy obiecałem, że jak znajdę sobie dziewczynę, to nie będę pił nic przez 2 lata, zero alkoholu i tak dalej. No i dotrzymałem wtedy tego deala i teraz zrobiłem deal, słuchajcie, że jak uda mi się dojechać te 2 kilometry jeszcze na rowerze, nie wiem, później dam sobie radę. Jakoś dam sobie radę, przeczołgam się, przejdę na rękach, czy będę gwiazdy robił, czy salta, no ale jakoś się z tym turlaniem się doturlam, natomiast tutaj na rowerze, żebym jeszcze te 2 kilometry dojechał, że jeśli dojadę, to pomogę milionowi osób w moim życiu. Słuchajcie, mój cel w książek mogliście widzieć, pomóc 100 tysiącom osób, no i jak policzyłem, ile osób już przeszkoliłem, ile osób czytało moje książki, to ten cel spełniłem już jakiś czas temu. A teraz podniosłem poprzeczkę, że muszę pomóc w swoim życiu milionowi osób. I podjąłem taki deal, że jeśli tylko... Bo już wiedziałem, że to jest poza mną, już wiedziałem, że wykorzystałem całe swoje ciało dawno, wiedziałem, że już umysł nie potrafi nawet pokonać po prostu tych ograniczeń, które leżą fizjologiczne w moim ciele. I że muszę się odwołać po prostu do jakiejś siły wyższej. No i słuchajcie, chyba zostałem wysłuchany, bo podjechałem pod jedną z tych dwóch górek na sam szczyt i zobaczyłem, że to już jest ostatnia. I zobaczyłem, że to już jest ostatnia, że już nie ma tej kolejnej. Jakby była kolejna, bym nie wyjechał. Nie ma szans, nie skończyłbym tego, moi drodzy. I czekał mnie już tylko zjazd w dół. I zjechałem w dół, słuchajcie, jeszcze tam miałem zakręt, później wjazd w strefę kolejną zmian właśnie, żeby przebrać się na bieganie i zostawić rower. I dojechałem praktycznie na rozpędzie, już nie mogłem pedałować, słuchajcie, pedałowałem 2 razy i robiłem chwilę przerwy, 2 razy chwilę przerwy, bo czułem, że moje nogi już są zniszczone, że moje nogi po prostu już nie dadzą rady nic więcej tutaj zdziałać. Szukałem jakiegoś właśnie sposobu, czyli robiłem szybko, pedałowałem przez chwilkę i odpoczynek. Pedałowanie i odpoczynek, pedałowanie i odpoczynek. Próbowałem na dużej mocy, na małej mocy, słuchajcie, no kombinowałem jak mogłem tylko, żeby tylko się udało. No i udało się, dotrwałem do tej strefy zmian, słuchajcie, jakoś tam dobiłem. Zrobiłem ten rower w 3,5 godziny. Ja, słuchajcie, się bałem, że przez te góry nie zrobię tego w 4,20, czyli tyle, ile jest czas na rower, na część rowerową, a zrobiłem to w 3,5 godziny. Mój rekord tutaj na Phukecie był 3 godziny na takiej trasie, na płaskiej, bez gór.
A tam zrobiłem w 3,5, słuchajcie, zobaczcie jak zapieprzałem. To znaczyło, że dobrze się przygotowałem do tego wyścigu, że te wszystkie treningi przez ostatnich parę miesięcy, gdzie co drugi dzień robiłem godzinę albo dwie godziny treningu, zależnie na zmianę po prostu, wyjeżdżając cały czas pod górę na trenażerze, cisnąć po prostu non-stop. Nie tak jak wcześniej jeździłem, to było tak, że jechałem, rozpędzałem się i przerwa. Rozpędzałem się i przerwa, tak jak jechałem na prostej, nie, na autostradach. Teraz nauczyłem się tak jechać, żeby cisnąć przez dwie godziny non-stop, a na Ironmanie no cisnąłem przez 3 godziny non-stop, bez zatrzymywania zupełnie praktycznie. Oprócz tej ostatniego fragmentu, gdzie już jadąc z góry, no po prostu chciałem oszczędzić te nogi. I słuchajcie, dotrwałem jakoś i to jeszcze z dobrym czasem i wiedziałem, że mam jeszcze 3,45 na część biegową. No i nie wiedziałem, czy się znowu poszedłem do strefy zmian, znowu usiadłem sobie dumny z siebie, że słuchajcie, jeszcze została mi trzecia część, czyli 21 km przebiec. Telewizja dookoła mnie i tak dalej, tylko zmieniłem buty, słuchajcie, ubrałem kapelusz, wziąłem pas z numerkiem, zresztą mam ten pas jeszcze tutaj, właśnie różowy, tak żeby było ciekawiej, bo kiedyś tylko taki mogłem znaleźć z żoną i go wziąłem. Gdzie miałem wszystkie żele i jeszcze parę tabletek tych z elektrolitami. Natomiast słuchajcie, no zeżarłem te elektrolity, ale zauważyłem, że to za bardzo nie pomaga, że to jest tam pisało na pudełku, że jest jedna tabletka na godzinę czasu. Ja sobie tak policzyłem, żeby mieć jedną tabletkę na pół godziny, ale chyba, nie wiem, może trzeba było to jeść co 5 minut jedną tabletkę. Źle to rozpisali wszystko. W każdym razie nie widziałem, żeby to działało, ale najlepsze było to, że mogłem iść. Okazało się, że te mięśnie, które pracują na rowerze, te głównie, które już były spalone całkowicie po prostu, te no właśnie udowe takie tutaj na nodze, to one nie muszą pracować przy chodzeniu, słuchajcie. Ja zacząłem iść wyrzucając nogi przed sobą. Nie mogłem ich podnosić, bo mięśnie od podnoszenia i opuszczania nogi w ten sposób, nie? Już były całkowicie spalone. Ta część nogi już nie działała, nie funkcjonowała, ale mogłem wyrzucać te nogi z biodra i wyrzucałem i zacząłem iść, bo policzyłem sobie, że jak będę 6 km szybkim marszem szedł, to jeszcze mi zostanie 15 minut zapasu i zrobię tą trasę w 3,5 godziny. No i taki był plan. No i słuchajcie, zacząłem iść i jak zacząłem iść i właśnie wyrzucać te nogi przed siebie, słuchajcie, Akademia Głupich Kroków Monty Pythona, ale ważne, że to działało. Znowu, plan był poruszać się do przodu, skończyć to, kuźwa, zdobyć ten medal, słuchajcie, dojść do tej mety. To był mój plan, to była moja misja od 2 lat, na którą pracowałem. No i słuchajcie, wyrzucałem te nogi i szedłem i spróbowałem na chwilę pobiec, bo stwierdziłem, w ogóle plan miałem też, że spróbuję pobiec tą trasę. Miałem plan B właśnie, że mogę ją przejść, jeśli będę miał zapas z roweru czasu, ale chciałem ją przebiec. No zacząłem biec, słuchajcie, zrobiłem parę kroków i prawie mi się ugięły po prostu, znaczy ugięły mi się nogi pode mną i prawie po prostu się opadłem na ziemię. Bo te mięśnie już były całkowicie tak poniszczone, że one nie miały szans. W momencie się włączyły się skurcze i nagle się to wszystko powykrzywiało. No więc stwierdziłem, zero kombinowania. Mam czasu na tyle, że mogę to przejść 6 km na godzinę bardzo szybkim marszem. Są stacje co 1,5 km, będę miał wodę, będę mógł coś zjeść tam na tych stacjach, więc dam radę. No i słuchajcie, szedłem, po czym to była tak, że 5 km tam i z powrotem trzeba było 2 razy zrobić, czyli w sumie 20, no i kilometr tam na końcu, końcóweczka, niesamowite też, zobaczycie to na vlogu, jaki był moment jeden, a raczej na tym filmie z NBC. Natomiast słuchajcie, no fantastyczne to było i wiecie co zrobiłem w pewnym momencie, no brałem tylko z tych stacji, bo miałem swoje żele, miałem swoje te tabletki z elektrolitami, które nie działały. Te skurcze nie przechodziły zupełnie, cały czas były takie same, w pewnym momencie zaczęły się nasilać. I ja widziałem, że jest jakaś stacja medyczna na tych punktach właśnie z piciem i z jedzeniem, więc stwierdziłem, że może oni coś mają na te skurcze. Podszedłem za pierwszym razem, dali mi jakiś spray przeciwbólowy na nogi, mi popsikali, nic to nie pomogło. Przy drugiej stacji ja już pytam się, czy mają jakieś tabletki z elektrolitami, bo chciałem zjeść całą paczkę tych tabletek, żeby to pomogło, nie? Bo czułem, że znowu mi się nogi blokują, że nawet iść nie będę mógł. No i słuchajcie, oni pokazują tylko mi, co mają, że nie mają nic i mają kroplówki tylko, nie? Kroplówki z solami fizjologicznymi. Kurde, co to było? Nie na cel, bo to jest chyba kwas solny, ale no sole fizjologiczne po prostu, czyli właśnie to, co ja potrzebowałem, tylko nie mieli to w kroplówce. Ja mówię, babce, dawaj mi to. Obcięła, słuchajcie, to i wypiłem to całe. Wypiłem całą puchę, poczułem coś słonego, więc dobrze, jak jest słone, to znaczy, że to co wypociłem, to może coś pomoże. Coś pomogło, słuchajcie, bo te nogi przestały się już blokować. Czułem oczywiście cały czas ogromne skurcze.
przy 12 chyba kilometrze, 9 kilometrów przed końcem, poczułem jeszcze, że buty mi obcierają. Słuchajcie, mam takie odciski na stopach, że to jest nieporozumienie. Bąble mam tej wielkości, po prostu całe pięty zbąblowane obydwie. Ale to bąble to nie był żaden problem, słuchajcie, jakby mi nogi krwawiły, to ja wiedziałem, że i tak jakoś dojdę do tego końca. Ból nie był tutaj zupełnie problemem. Ja już przechodziłem przez różny ból w życiu i wiedziałem, że jestem w stanie sobie z nim poradzić, zacisnąć zęby i przejść dalej. Natomiast jakby mięśnie nawaliły, no to byłaby kaplica, bo już tego nie przeskoczę. Więc szedłem spokojnie, słuchajcie, zostało mi jeszcze ostatnie pół godziny. Mój organizm już był tak wycieńczony, ja już czułem po drodze czasem zawroty głowy, czułem, że serce zaczyna mi wariować. Patrzyłem na tym zegarku popsutym, który akurat wtedy działał dobrze, patrzyłem, jakie mam tętno i sprawdzałem, było czasem 131, czasem w tym samym tempie idąc 145. Organizm już po prostu świrował, ja sobie wyobrażam teraz, jaki to musiał być wysiłek dla mojego organizmu, nie tylko pod względem tych mięśni lokalnych, ale całego w ogóle układu, tych wszystkich komórek, krwinek moich, które są w środku, układu nerwowego, oddechowego, krążenia, jak one musiały być strasznie rozpieprzone po prostu przez właśnie tego typu wysiłek. I pamiętam, słuchajcie, przed końcem jakieś ostatnie pół godziny już szedłem z uśmiechem na twarzy. Wszyscy, w ogóle jeszcze o tym, to na vlogu wam bardziej opowiem, ale to było piękne. Całe szkoły po prostu przy trasie czekały, jak jeździliśmy na rowerze, jak była ta część właśnie biegowa. I wszyscy krzyczeli, czajo, czyli jakieś tam, dawaj, dawaj po chińsku. I małe dzieciaczki z flagami, i dzieci ze szkoły, i starsi ludzie, i tak dalej. Wszyscy na tej trasie po prostu cheerowali, telewizja za mną cały czas jechała. No niesamowity to był klimat, słuchajcie. Uczucie, po prostu przeżycie tego, to było tak prawdziwe, tak wspaniałe, że naprawdę cieszę się i jestem tak bardzo wdzięczny za to, że miałem zaszczyt właśnie zrobienia czegoś takiego w swoim życiu i cieszę się, że podjęłem to wyzwanie, bo no, było to kilka godzin tak męczących i tak niesamowicie naładowanych emocjami, ale z drugiej strony tak wspaniałych w moim życiu. I pamiętam moment właśnie już przed końcem, słuchajcie, jak trzeba było przejść przez stadion, ogromny stadion na kilkadziesiąt tysięcy osób, też zobaczycie to na vlogu i właśnie trasa prowadziła dookoła przez ten stadion i później do wyjścia, nie? I szedłem przez ten stadion jeszcze pamiętam, jak zastanawiałem się, butelkę miałem cały czas ze sobą, którą sobie napełniałem wodą podczas tej części biegowej, taką małą, to ją wywaliłem gdzieś po drodze, ale miałem też kapelusz i ręczniczek taki mały i ten ręczniczek, pamiętam, chciałem schować pod kapelusz, żeby na linii mety do zdjęć nie wyglądać głupkowato z ręcznikiem, ale nie zmieścił się, niestety, więc trzymałem go, już szedłem, pamiętam, takie głupoty mi do głowy przychodziły właśnie, ale słuchajcie, jak już szedłem na linię mety, to już po prostu złapałem taką niesamowitą moc, już widziałem tą linię i szedłem po prostu zapisując każdą sekundę dokładnie z tego momentu w swoim mózgu dokładnie, bo wiedziałem, że chcę to pamiętać przez całe swoje życie i widziałem, że czeka tam na mnie żona, że z telewizji kilka kamer było po prostu za tą linią mety, przez tą metę widziałem ich po prostu po drugiej stronie, fotografów, ludzi i nagle usłyszałem głos speakera, że tam jest Chris Kroll, no nie? I usłyszałem ten dźwięk właśnie, na który czekałem, słuchajcie, od dwóch lat, kiedy postawiłem sobie to wyzwanie i przeszedłem przez tą metę, na samej mecie chciałem wyskoczyć, ale w momencie jak upadałem, to w ogóle nogi mi się złożyły pode mną i prawie upadłem. Wykrzywiły mi się, mam to gdzieś na zdjęciach, to wam pokażę. Natomiast no, moja żona założyła mi medal na szyję, była tam ze mną, było to zdjęcie, słuchajcie, również was z wyzwania było, czekało na mnie na mecie, to duże. I kamery, i szczęście, i radość, i duma przede wszystkim, że udało mi się, że stałem się Ironmanem, że dokonałem tego w swoim życiu i to jeszcze na, chyba z tego co patrzyłem, dalej nie znalazłem, słuchajcie, szukam, ale chyba to jest najtrudniejsza z tej edycji 70.3, najtrudniejsza trasa, jaka jest, z powodu właśnie wysokości i z powrotu ilości podjazdów. Więc zrobiłem najtrudniejszego Ironmana na świecie, jeśli chodzi o tą wersję 73, bo jeszcze są dłuższe trasy, jest jeszcze dwa razy dłuższa trasa, czyli ta 140.6 i są jeszcze Ultra Ironmany i tak dalej. Natomiast to był mój cel właśnie, ten dystans i powiem wam, że no udało się, jestem tak szczęśliwy, dumny z siebie, co jest najlepsze. Po tym wyścigu mieliśmy tam uroczysty taki bankiet i właśnie tam rozmawiałem z Rupertem, jednym z gości, którzy też biorą w tym show udział właśnie, Quest for Kona, co ja, w tej telewizji i no on oczywiście tą trasę zrobił w 4.40, a najszybsze to robi w 4.20, więc no to jest gość już 15 Ironmanów zrobił w swoim życiu, niesamowity i on mi wtedy powiedział, że te krampsy, właśnie te skurcze, które ja miałem, to jest rzecz, której do dzisiaj jakby nie jest odkryta, skąd one się biorą, natomiast
Różne teorie bywają na ten temat, nikt nie jest pewien. To tak jak wam mówię, tak w psychologii, cholera, jeszcze w medycynie i w psychologii odnośnie ciała ludzkiego, to jest tyle niewiadomych, że nie można ślepo wierzyć po prostu nauce. Oni uważają, że coś wiedzą i są mądrzy, ale tak naprawdę niewiele. No i tutaj on mi powiedział, że teraz najbardziej prawdopodobna teoria to nie jest ta z elektrolitami, że owszem, elektrolity jak się skończą, no to też one wpływają, za właśnie są tym przekaźnikiem z nerwa do mięśnia. Więc jeśli brakuje ci właśnie odpowiednich elektrolitów, to wtedy po prostu sygnał nie dochodzi od mózgu do mięśnia, czyli albo ten mięsień nie może się skurczyć, albo się nie może rozkurczyć, bo to są dwa sygnały, które idą z nerwa, żeby skurczyć mięsień i później go rozkurczyć. No i on mówi, że teraz najprawdopodobniejsza teoria to jest po prostu, że te skurcze właśnie, które się ma przy tego typu dłuższych dystansach, wynikają z tego, że po prostu mięsień jest już tak zużyty i tak zniszczony, że mózg odłącza od niego po prostu układ nerwowy. I to jest to, co nastąpiło u mnie. Czyli zobaczcie, po 3 godzinach tego Ironmana moje mięśnie na nogach już były tak zniszczone i tak wycieńczone, że mózg zaczął odłączać wtedy te nerwy. A ja jeszcze zrobiłem 5 godzin i 15 minut więcej. Moje ciało miało swój limit fizjologiczny w 3 godzinach, a ja pociągnąłem jeszcze z siłą umysłu i siłą, słuchajcie, tego wsparcia całego, które miałem, i siłą właśnie woli i siłą po prostu zdobycia tego medalu pociągnąłem przez 5 godzin 15 minut i to, z tego jestem najbardziej dumny, powiem wam, bo ja, tylko chyba ja wiem, wy zobaczycie to na filmie właśnie z telewizji, jeszcze za jakieś 2-3 miesiące będzie na całym świecie właśnie premiera, miliony ludzi zobaczą tą moją całą podróż i to, jak zdobywam ten medal, natomiast to było dla mnie największe zaskoczenie na końcu, że faktycznie zacząłem czytać w internecie i faktycznie to jest najbardziej prawdopodobna teraz z teorii, że właśnie te skurcze wynikają z tego, że po prostu twój mózg odłącza, już wie, że mięsień nie da rady, że jest zniszczony, że po prostu chce go zabezpieczyć przed tym, żeby całkowicie się nie zerwał, czy nie stało się z nim coś, a ja, słuchajcie, jeszcze zrobiłem 5 godzin więcej. Pokonałem samego siebie, pokonałem swój mózg, który tyle razy mi mówił, słuchajcie, i te skurcze, i podczas pływania, i podczas biegania, tyle razy mi mówił, że nie dam rady, że żebym się zatrzymał, że to już nie ma sensu, po co? A ja go pokonałem go, jak mi próbował odłączyć, słuchajcie, kable od silników moich, to też go pokonałem swoje ciało, pokonałem wszelakie ograniczenia i wygrałem przede wszystkim z samym sobą. I to jest piękne, słuchajcie, to jest właśnie to moje zwycięstwo, to jest coś, gdzie na całe życie po prostu zostanie to przeze mną i powiem wam teraz, było warto po prostu, to jest tylko kawałek metalu, ale to, co jest w mojej głowie, te wspomnienia, które są, ta duma z siebie, ta pewność siebie jeszcze, która już teraz wskoczyła na jakieś nowe poziomy oczywiście, bo teraz już widzę, że nawet mój umysł, moje ciało mogą krzyczeć, mogą błagać, a ja i tak wiem, że jak mam swój cel, to nie będą w stanie mnie zatrzymać i nikt i nic nie będzie w stanie mnie zatrzymać. I moi drodzy, życzę wam tego samego. I mam nadzieję, że ten film was zainspirował, że wam się podobał, bo jest na świeżo nagrany, chciałem go na świeżo jak najbardziej nagrać i też zainspiruje was właśnie, żeby podejmować coraz to większe wyzwania w swoim życiu, bo sami nie znacie swoich ograniczeń. Ja nie znałem swoich ograniczeń, nie wiedziałem, z czego mogą wynikać. Bałem się rzeczy, które się okazało, że dla mnie były łatwe, a nie przewidziałem zupełnie znowu jakichś nowych rzeczy, które mogą się przydarzyć. Więc zawsze tak będzie w życiu, słuchajcie. Nigdy nie będzie łatwo, nie ma być łatwo. Jakby było łatwo, to jest jak wgranie w grę na kodach. Nie ma to sensu, znudziłoby się po 5 minutach. Ma być trudno, ma być wysiłek, ma być krew, pot i łzy. Bo później to uczucie, kiedy przechodzisz przez tą linię mety i kiedy masz w pamięci te godziny całe, samego wyścigu, kiedy masz w pamięci godziny spędzone na treningach i to, ile energii w to włożyłeś, to wiesz po prostu, że było warto, że na tym właśnie polega życie. Że to jest właśnie życie na maksa. To jest właśnie życie, korzystanie z tego życia, czerpanie w pełni No i to jest piękne, słuchajcie, i to jest piękne. Dziękuję wam za wysłuchanie tego filmu. No i do zobaczenia wkrótce, moi drodzy. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał, bo tu już wkrótce będzie dużo więcej filmów, a niedługo pojawi się vlog cały ten z Chin. No a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego razu. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!